Był sobie dzban, co wodę nosił. Nosił ją bardzo pracowicie, cały tydzień. Nosił ją w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek i w, no macie rację, piątek. Nosił ją w sobotę. I w niedzielę też nie próżnował, kiedy inni smacznie spali w pierzynach. On cały tydzień pracował. A nosił tę wodę tak długo, dopóki mu się, no właśnie, ucho nie oberwało. Popatrzyła gospodyni na garnek. A na co mi taki zepsuty garnek? No bez ucha? No, co ja będę z nim robić? Pójdę na targ i kupię sobie nowy. I gospodyni garnek wyrzuciła na kupę śmieci. Siedzi garnek na kupie śmieci. Nudzi mu się, a nie ma co robić. Żeby chociaż ktoś tędy przechodził, zagaił. Porozmawiałoby się o tym i owym. A tu cóż? Siedzieć trzeba na tej kupie i się nudzić. O, a nie tylko dzieci nie lubią się nudzić, garnki też. Ale co to? Słyszycie? Czyżby się coś zbliżało? Toż to pan Burczyński, pani Burczyńska. A popatrz do łóżko, jaka piękna sala do tańca. Zupełnie dla nas. I tak pan Burczyński i pani Burczyńska wlecieli prosto do dzbanka i dalej, że tańczyć wesoło i w koło i hopa i tra-la-la i wywijają i zamiatają podłogę skrzydełkami. A dzban od razu się poczuł lepiej. Ale to nie koniec. Ktoś znowu się skrada. Swoimi pazurkami drapie w dzbany. Kto to może być? Jak myślicie? Takie małe, ostre pazurki, które drapią w dzban. Skrobią i skrobią. Ciekawe, co wyskrobią. To zwierzątko zakradło się prosto z norki. Może być w tej norce? Zajrzyjcie przez dziurkę. Widzicie? Co to za zwierzątko? Ma różowy nosek, ostre pazurki i ząbki, długi ogonek. Tak? To jest przecież takie śliczne zwierzątko. To jest spod płota skrobaczek. Spod płota skrobaczek zakradł się do dzbana. Kto tam tańczy w dzbanie? Pan Burczyński, pani Burczyńska. A czy ja mogę zatańczyć z wami? A kto ty jesteś? Ja jestem spod płota skrobaczek. No to zapraszamy, zapraszamy. I tak spod płota skrobaczek, hops, skoczył do dzbana i dalej, że tańczyć razem w koło, aż się dzban kolebie. Ale to nie koniec. Zbliża się znowu jakieś zwierzątko. Skacze na swoich łapkach. Ciekawe,
Zenacie, to zwierzątko jest całe zielone i potrafi skakać bardzo wysoko. Kto tam tańczy w dzbanie? Pan Burczyński, pani Burczyńska i spod płota skrobaczek. A ty to kto? Ja jestem z nadstawu Rychotek. Czy mogę wejść? Zapraszamy. I tak z nadstawu Rychotek zrobił hop i już był w dzbanie. I dalejże tańczyć wesoło i w koło, i obareczka, i kujawiaczka, i mazura, tany, tany, do samego rana, że dzban się cały kolebie. Ale czy to już koniec? A nie. Zbliża się bowiem kolejne zwierzątko. Nadstawia swoje spiczaste uszka i zastanawia się, kto tam może w tym dzbanie balować. Czy to towarzystwo jest w sam raz dla mnie? W dzbanie? Pan Burczyński i pani Burczyńska. Tańczy spod płota skrobaczek i z nadstawu Rychotek. A ty to kto? Ja jestem pański Niejadek. Czy mogę tańczyć z wami? Zapraszamy. I tak pański Niejadek skoczył do dzbana i znowu zabawa trwa. Tańczą, tańczą, dalej raźno, dalej w koło, dalej wszyscy wraz. Wszak podskoczyć i zaśpiewać umie każdy z nas. O, się w dzbanie ścianki trzęsą. Ale to nie koniec. Zbliża się kolejne zwierzątko. Skrada się cichuteńko koło drogi. Stawia swoje nogi. Kogo kitą przyodzieje, ten się nawet nie spodzieje. Cicho, cicho, koło drogi, cichuteńko stawia nogi. Kogo kitą przyodzieje, ten się nawet nie spodzieje. Stąpa, stąpa i się skrada. Czy ktoś zgadnie, kto to taki? Ale ma długi ogon, rudą, rudą kitę. Kto tam tańczy w dzbanie? Pan Burczyński, pani Burczyńska. I jest tu też z nadstawu Rychotek i spod płota skrobaczek i pański Niejadek. A to kto? A ja jestem pański ubiorek i chętnie z wami zatańczę. No dobrze, wchodź. I pański ubiorek wszedł do dzbana. Ups. Ale wcale nie narozrabiał, bo był bardzo grzeczny. I wszyscy razem dalejże w tany, w koło i wesoło, aż się dzban cały kolebie, aż ścianki w nim prawie pękają. Czy tam jeszcze się ktoś zmieści? No już nawet nosa nie mogę wsadzić. A tymczasem słychać. Bum, 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 ktoś się zbliża. Idzie prosto z lasu, stawia wielkie łapy. Czy wiecie, kto to jest? To jest bardzo tajemnicza istota, którą trudno wykonać. Ale zaraz ją wam pokażę. Poczekajcie chwilę. Idzie niedźwiedź. Kto tam się bawi beze mnie w tym dzbanie? Pan Burczyński.
Burczyński, pani Burczyńska i z nad tabure chotek i z pod płota skrobaczek i pański nijadek i pański ubiorek. A ty to kto? A ja jestem niedźwiedź, dusiciel i zaraz was wszystkich tutaj zduszę. I niedźwiedź wziął swoją wielką łapę i bam, walnął prosto w dzban, a dzban się zakolebał i w jednej chwili szast prast roztrzaskał się na kamieniu. Od tego uderzenia niedźwiedź chciał złapać zwierzątka, które zaczęło szybko uciekać. Zrobiło się wielkie zamieszanie. Niedźwiedź próbował złapać pana Burczyńskiego i pannę Burczyńską, ale nie umiał latać. Chciał złapać spod płota skrobaczka, ale nie był w stanie zmieścić się do norki. Chciał złapać z nadstawu rechotka, ale nie umiał pływać i nie lubił zimnej wody. Chciał złapać pańskiego niejadka, ale nie umiał tak daleko skakać. Chciał złapać pańskiego ubiorka, ale się nie umiał tak skradać. I został sam na polanie z bolącą łapą. Więc zawiesił sobie tą łapę na tym blaku, bo bardzo go bolała. I cóż, sam musiał wrócić do lasu. No tak się dzieje wtedy, kiedy ktoś nie umie się bawić.